Słuchajcie, dotarliśmy. Zwiedzamy dzisiaj farmę tulipanów. Zobaczcie, jakie przepiękne pola. To miejsce jest właśnie przeznaczone do robienia sobie zdjęć i oraz nagrywania filmików, bo generalnie nie można chodzić po polach tulipanów, żeby po prostu ich nie niszczyć. To są pola rolników i tak dalej. Natomiast to jest stricte do tego stworzone, więc jest cudownie. I've said it many times, I know. I would change my ways, I know for sure. Na miejscu jest wiele atrakcji, przy których możecie sobie porobić fajne zdjęcia instagramowe, na przykład jak takie o czerwone serduszko, albo taka bombka, albo też jest bardzo fajny, podoba mi się, tylko jest już tam kolejka, samochodzik. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now always in your hand. Słuchajcie, wróciliśmy z pól tulipanowych, które odkąd pamiętam były moim marzeniem, żeby je zobaczyć i naprawdę niesamowite doświadczenie. Ja jeszcze skoczyłam do sklepu na małe zakupki, także zrobię Wam teraz taki haul zakupowy, mini haul zakupowy. Nie będzie to nic spektakularnego, bo jak wiecie, odżywiam się zdrowo. Więc tak, rukola. Herbata zielona z trawą cytrynową, jak widzicie. Byłam w Albert Heijnie, to jest jeden z popularniejszych sklepów w Holandii. Orzeszki do pochrupania. Batony proteinowe, to akurat mój mąż jest zwolennikiem. Jak na przykład gdzieś wyjeżdżamy, to się przydają jako taka przekąska. Żółty ser. I love pomidorki. Zazwyczaj też robimy na targu zakupy, jeżeli chodzi o warzywa i owoce, no ale dzisiaj nie było czasu. Ogórek zielony i ogórki konserwowe. Tak a propos zdrowego odżywiania, to będziemy dzisiaj jeść z mężem burger. Postanowiliśmy zrobić, natomiast lepiej zrobić samemu niż kupić, prawda? Ale ja nie o tym. Chciałabym poruszyć tutaj taki temat ważny dla mnie i myślę też, że ważny dla Was, bo jest to najczęściej pojawiające się pytanie na moich social mediach. Ja już kiedyś odpowiedziałam chyba tak mniej więcej na nie, natomiast chciałabym po prostu zamknąć już ten temat i powiedzieć, co o tym myślę, więc czy planujemy dziecko, kiedy będę w ciąży, czy w ogóle będę w ciąży. Ja rozumiem Waszą ciekawość, tym bardziej, że moja siostra jest w ciąży, więc automatycznie tak jakby, no, ludzie się pytają, a co ze mną? I chciałabym Wam powiedzieć, że tak, planujemy małego dzidziusia, ale chciałabym też Was uczulić, że wiele ludzi po prostu nie wie, że to pytanie może niektórych zranić i być dla nich przykre. Ponieważ niektórzy ludzie nie mogą mieć dzieci. Niektórzy ludzie bardzo długo się starają i nic z tego nie wychodzi. Niektórzy ludzie nie chcą mieć dzieci, bo to jest normalne, po prostu dziecko nie jest
tak jakby obowiązkiem dla ludzi, którzy są razem, może po prostu chcą spędzić to życie bez dzieci. Natomiast my tak, planujemy dzidziuśka, aczkolwiek chciałabym Wam powiedzieć, że zajście w ciążę to wcale nie jest taka łatwa sprawa, jakby mogło się wydawać. Tym bardziej w moim wieku. Także, kochani moi, jeżeli będę kiedyś w ciąży, to na pewno się o tym dowiecie, bo trudno będzie ukryć jednak brzuszek ze względu na moją pracę, ponieważ nagrywam, no i widać to moje ciało całe. Dlatego jak się coś pojawi, to albo sami się zorientujecie, albo Was poinformuję. I więcej na razie nie chciałabym poruszać tego tematu, bo jest to taka bardzo prywatna dla mnie sprawa, jednak dzielę się tutaj z Wami dużą większością swojego życia, a chciałabym zostawić coś dla siebie. I właśnie jeszcze raz uczulam, bo to często tak, takie coś pojawia się właśnie w social mediach, że ludzie pytają kogoś, czy jest w ciąży i właśnie wtedy ta osoba, jeżeli nie chce odpowiedzieć, no to powinniśmy uszanować jej decyzję, bo może wynika to z różnych przyczyn. Także tak! Umyłam się, zmyłam makijaż i teraz sobie założę przed snem maseczkę. To jest moja ulubiona maseczka. Jeżeli kiedykolwiek zobaczycie taką albo w innym kolorze, to kupujcie. Ona składa się tak jakby z dwóch etapów. Czyli na początku nakładamy taką chłodzącą, nawilżającą ampułkę na buźkę. A następnie nakładamy takie maseczki gumowe. One wyglądają nieźle. O Boże. Był taki kiedyś film, chyba to się nazywało Skóra, w której żyję. I właśnie babka miała takie coś na twarzy. Ale maseczka naprawdę fajnie działa. Teraz będę ją sobie trzymać pół godziny. I dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Widzimy się niebawem w kolejnym.